Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w tym roku rozpoczęłam taki cykl premier kwartalnych i zapowiedzi kwartalnych, to znaczy raz na kwartał mówię Wam o zapowiedziach, o których już wiadomo, bo niestety wydawnictwa w Polsce często dają znać o nowej książce dopiero na miesiąc przed premierą, więc no nie o wszystkich premierach jeszcze wiemy, jeżeli chodzi o kwartał. Lepiej byłoby robić te zapowiedzi miesięcznie, z miesiąca na miesiąc, natomiast takie filmy znajdziecie u wielu osób tutaj na BookTubie, więc jeżeli jesteście zainteresowani takimi bardziej szczegółowymi, miesięcznymi zestawieniami nowości i zapowiedzi, to na pewno je znajdziecie. Natomiast ja tutaj, tak jak wspomniałam, mówię o premierach i zapowiedziach kwartalnych. A ponieważ trzeci kwartał tego roku jest już tak naprawdę no, w połowie, ponieważ mamy tutaj lipiec, sierpień i wrzesień, to zacznę od premier, które już miały miejsce w lipcu. Mówi się, że ten okres wakacyjny to jest trochę taki sezon ogórkowy, jeżeli chodzi właśnie o wydawanie książek w Polsce, ponieważ wiele wydawnictw szykuje się na jesień, na targi książki, które zwykle odbywały się właśnie jesienią. No a po prostu ten okres wakacyjny to jest taka posucha, gdzie mało jakie książki wychodzą, ale powiem Wam szczerze, że zbierając materiały do tego filmu i patrząc na to, jakie nowości i zapowiedzi mają teraz miejsce, to nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić, bo naprawdę kilka ciekawych premier udało mi się znaleźć. Dzisiaj opowiem Wam chyba o 10 albo 11, coś koło tego, tak więc już nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznę od książek, które miały swoją premierę 14 lipca i pierwszą taką książką jest książka Miłość szuka właściciela, Abby Jimenez. Ta książka zainteresowała mnie dlatego, że całkiem niedawno czytałam inną książkę tej autorki, czyli To tylko przyjaciel, i jeżeli oglądaliście moje filmy, to wiecie, że generalnie sama książka by mi się całkiem podobała, gdyby nie jeden wątek, który został bardzo według mnie źle rozwiązany w tej książce. Natomiast tutaj mamy taki jakby spin-off do tamtej historii, pojawiają się ci sami bohaterowie. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ponieważ i też jeżeli macie w planach książkę To tylko przyjaciel, to nie czytajcie opisu książki Miłość szuka właściciela, ponieważ w pierwszym zdaniu pada bardzo, bardzo duży spoiler do poprzedniej książki tej autorki. Dlatego ja tutaj, chcąc ominąć ten spoiler, nie powiem Wam, kogo dokładnie, którego bohatera z poprzedniej książki dotyczy ta historia, natomiast mamy tutaj kobietę, która znajduje pewnego pieska, postanawia go przygarnąć, natomiast później okazuje się, że ten piesek należy do pewnego muzyka, który wyleciał na trasę koncertową do Australii i po powrocie chciałby tego pieska otrzymać z powrotem, natomiast ta kobieta zdążyła już się do niego przywiązać, nie chce go oddać, no i między nią a tym mężczyzną nawiązuje się pewna relacja. Możemy się domyślać, że będzie to relacja romantyczna, ponieważ sama książka jest oczywiście romansem, tak samo jak poprzednia książka Abby Jimenez. No jestem bardzo ciekawa, czy autorka uniknie tutaj takich wątków i takich rozwiązań, które bardzo nie pasowały mi w poprzedniej książce. No i myślę, że jak będę miała taki moment na takie właśnie lekkie, przyjemne historie, to po tę książkę sobie sięgnę i zobaczę, jak mi się spodoba. Kolejna premiera z 14 lipca to Lato Ali Smith. Jest to ostatnia już czwarta część tej tetralogii o porach roku Ali Smith. Lato to historia o pewnej rodzinie w przeddniu zmiany. Jakiej zmiany, tego z opisu nie wiemy. Natomiast ma się coś ważnego w życiu bohaterów wydarzyć, co całkowicie zmieni ich życie. Jest to historia Saszy i Roberta, a także ich rodziców. Wszyscy w tej historii zmagają się z jakimiś problemami. Natomiast coś więcej o tej książce będę mogła powiedzieć dopiero po jej przeczytaniu. Na pewno jest to w moich planach. W tym miesiącu planuję czytać Zimę Ali Smith, także mam nadzieję, że do końca roku gdzieś tam już wyrobię się z całym tym cyklem. Troszkę przeskoczyłam czytanie tych książek w odpowiednich porach roku, ponieważ jesień czytałam na zimę, teraz zimę będę czytać latem, późnym takim tak naprawdę i kolejne tomy będę pewnie czytać jesienią aż do zimy. Tak więc o tej książce, jak i o całym cyklu na pewno na moim kanale jeszcze będziecie mogli usłyszeć. Kolejna głośna premiera z 14 lipca to książka Gdybym miała twoją twarz. To jest z kolei historia Koreanek, kobiet mieszkających w Seulu, gdzie taki kult piękna jest bardzo ważny i bardzo powszechny. I żeby w życiu coś osiągnąć, trzeba być po prostu pięknym, trzeba poddawać się wielu operacjom plastycznym, które w Korei Południowej są bardzo powszechne. Jest to również opowieść o nierównościach społecznych, o tym, jak traktowane są kobiety, o tym, jak bardzo muszą starać się o to, żeby być na równi z mężczyznami, jak bardzo muszą walczyć o to, żeby pozostać gdzieś tam na powierzchni, żeby pozostać zauważone. Z tego, co już o tej książce słyszałam, to nie jest to jedna spójna historia, natomiast jest to historia kilku kobiet z różnych perspektyw, które właśnie są mieszkankami Seulu. Ta książka jest dosyć popularna, także myślę, że mogliście już ją czytać. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o niej myślicie. Z tego, co ja widziałam, to książka zbiera naprawdę pozytywne opinie, więc sama również jestem jej ciekawa. Ostatnia już premiera z 14 lipca to Elif Shafak i 40 zasad miłości. To książka o około 40-letniej kobiecie, która no, przeżywa taki kryzys w małżeństwie, jest matką trójki dzieci, nie za bardzo jest zadowolona też z miejsca, w którym jest w swoim życiu, ale zaczyna nową pracę w agencji literackiej jako recenzentka i jako pierwsze swoje zlecenie otrzymuje maszynopis Historii o Rumim, czyli o takim chyba średniowiecznym poecie gdzieś tam z Bliskiego Wschodu, który jest bardzo ważny w kulturze muzułmańskiej. Bardzo ważnym i bardzo znanym, wydaje mi się. No i właśnie główna bohaterka odkrywa, że z historią Rumiego łączy ją bardzo wiele i to ma zmienić całkowicie jej życie.
życie. Tutaj przyznaję, że najbardziej intryguje mnie ten motyw właśnie bycia recenzentem w agencji literackiej, także ta kwestia podoba mi się najbardziej i z tego względu głównie chciałabym tę książkę przeczytać. Samej Elif Shafak jeszcze nie znam, nie czytałam żadnej jej książki. Wiem, że jakiś czas temu bardzo popularna była książka 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, chyba taki jest tytuł. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam, bo ten tytuł jest dość skomplikowany. Natomiast ja tej książki nie przeczytałam, ale jestem bardzo ciekawa tej pisarki i ona gdzieś tam z tyłu mojej głowy ciągle jest. Także kto wie, być może 40 zasad miłości znajdzie się właśnie na mojej liście do przeczytania w tym roku. I przechodzimy do 28 lipca, a tutaj jedną z najważniejszych dla mnie premier była książka Nagie serca Colleen Hoover. Była to polska premiera, oczywiście swoją premierę zagraniczną ta książka miała już jakiś czas temu. Natomiast jeżeli chodzi o nasze polskie wydanie, to miało to miejsce właśnie 28 lipca. To jest książka, o której już mówiłam na moim kanale. W skrócie tylko powiem, że jest to historia 19-letniej czy 18-letniej dziewczyny, Bia, która po tym jak traci matkę, po tym jak jej matka umiera z przedawkowania, zostaje tak naprawdę bez dachu nad głową i w związku z tym postanawia skontaktować się ze swoim ojcem, który mieszka w Teksasie i zamieszkać u niego na okres wakacji, ponieważ po wakacjach zaczyna studia, na które dostała stypendium, tak więc jej przyszłość jest już mniej więcej jakoś ustawiona, nie jest w tak złej sytuacji, jak mogłoby się wydawać. Natomiast podczas tych wakacji pozna chłopaka, który trochę w tych planach zamiesza. Wiąże się między Biją i Samsonem taki dosyć namiętny romans. Tę parę bardzo mocno będzie do siebie przyciągała podobna wrażliwość i gdzieś tam taki wewnętrzny smutek. Natomiast przeszłość obu bohaterów da o sobie znać i pokrzyżuje plany tej dwójce młodych ludzi. Książkę bardzo polecam, naprawdę jest to powrót do takiej starej, dobrej Colleen Hoover, także jeżeli lubicie jej romanse, ale właśnie takie z dosyć z tych dawniejszych lat powiedzmy, nie te ostatnie książki, to naprawdę polecam, bo jest to coś właśnie w tym stylu, taka bardzo nostalgiczna, bardzo emocjonalna książka, przy której można trochę popłakać, ale można ją też bardzo szybko przeczytać i spędzić przyjemnie czas, więc ja zdecydowanie Wam polecam. I jeszcze jedna premiera z 28 lipca to Ostatni dom na zapomnianej ulicy. I tak naprawdę to jest dla mnie książka zagadka. Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć, o czym ona jest, bazując tylko na opisie, ponieważ widziałam różne opinie na temat tej książki, że jest to taka najbardziej zaskakująca, a jednocześnie najdziwniejsza książka, jaką ludzie w swoim życiu czytali. Tak naprawdę nic do końca o niej nie wiadomo. Nie wiadomo, co w tej historii jest prawdziwe, a co nie. Teoretycznie jest to historia seryjnego mordercy, natomiast w praktyce okazuje się, że jest to taka historia, gdzie ciężko rozróżnić, co jest prawdziwe, co jest częścią historii, a co tak naprawdę jest kłamstwem. I tutaj też przeczytam Wam kawałek opisu, bo myślę, że to po prostu najlepiej odda to, o czym jest ta książka. Być może uznaliście już, że dobrze wiecie, co mieści się w ostatnim domu na tamtej zwyczajnej ulicy. Myślicie, że znacie już tę historię. I tu się mylicie. No i przyznam, że brzmi to naprawdę bardzo intrygująco, tym bardziej po opiniach widzę, że ludzie rzeczywiście na początku są tacy bardzo zmieszani tą książką, nie wiedzą co o niej myśleć, a ostatecznie chyba to rozwiązanie jest tak bardzo dobre i tak bardzo zaskakujące, że wszystkim ta książka się podoba, także to jest taka premiera, która naprawdę wydaje mi się bardzo intrygująca i myślę, że prędzej czy później po tę książkę sięgnę. I przechodzimy do sierpnia i tutaj taką książką, na którą zdecydowanie najbardziej czekam w sierpniu, jest książka, która będzie miała swoją premierę 11 sierpnia, a jest to 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. Książka zostanie wydana nakładem wydawnictwa poznańskiego, jak można się domyślać z okazji, właściwie ciężko to nazwać okazją, ale z 20. rocznicy zamachów na World Trade Center. I jest to książka autora, który postanowił pozbierać historię ofiar tych zamachów, który postanowił zebrać historię po prostu pojedynczych ludzi, stewardes, pasażerów, strażaków, ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie i postanowił zebrać po prostu ich historię i opowiedzieć szerszemu gronu, opowiedzieć historię tych ludzi, tak żeby nikt o nich nie zapomniał. I podobno tutaj z tego, co można przeczytać w opisie tej książki, robi to z taką bardzo dużą dozą empatii, wyczucia, szacunku również do tych ofiar. Wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo przejmująca książka. Tak naprawdę już czytając sam opis, gdzieś tam kręci się łza wokół jednak, kiedy się myśli o tych ludziach, kiedy oni wychodzili do pracy, czy nie wiem, jechali w jakąś podróż. Był to dla nich zupełnie dzień jak codzień, a nie spodziewali się zupełnie, że to jest ostatni dzień ich życia. Tutaj właśnie w opisie mamy wymienionych kilku bohaterów, o których autor będzie pisał. I mamy na przykład historię chłopca, 11-latka, który leciał po raz pierwszy samolotem. Mamy historię stewardesy, która właśnie wróciła z urlopu wychowawczego i przeżywała bardzo, że nie odprowadzi swojej córeczki tego dnia do przedszkola. Mamy historię młodej pary, która leciała na swoją podróż poślubną na Hawaje. Także to będzie naprawdę chyba jedna z najbardziej przejmujących książek roku, jeżeli nie życia w ogóle. Czekam na nią na pewno i myślę, że przy lekturze tej książki poleje się nie jedna łza. Jeszcze jedna, już trochę weselsza premiera wydawnictwa Winnie Diaz do dnia 11 sierpnia, to książka, która będzie wznowieniem na polskim rynku, ponieważ ona już kiedyś została wydana pod tytułem Inne zasady lata bodajże, natomiast kiedyś tam jej nakład się wyczerpał i od tamtej
pory tak naprawdę ta książka jest nie do zdobycia, a tym razem zostanie wydana pod oryginalnym tytułem Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Będzie również oryginalna okładka, ta, która jest za granicą, także no, wygląda naprawdę bardzo ładnie wizualnie, ale wydawnictwo Winidia zawsze wydaje ładnie swoje książki, także w ogóle mnie to nie dziwi. Tutaj mamy historię dwójki nastolatków, którzy mają jakieś tam swoje problemy. Brat Arystotelesa jest w więzieniu, z tego co tutaj widzę w opisie, natomiast Dante to ma być taki wszystko wiedzący chłopak, który patrzy na świat w niezwykły sposób i oni się ze sobą zaprzyjaźniają, zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu i dzięki sobie nawzajem odkrywają to, jakimi ludźmi są, jakimi chcieliby być. Myślę, że jest to taka bardzo ważna książka dla młodzieży, ja tak naprawdę niewiele o niej wiem, niewiele pamiętam z tych recenzji, które kojarzę gdzieś tam właśnie, kiedy ta książka była wydana pod tym drugim tytułem. Natomiast jestem jej bardzo ciekawa, bo wiem, że jest to głośna książka gdzieś tam za granicą, więc na pewno będę ją również czytać, zresztą już ją zamówiłam i czekam po prostu do premiery, żeby ta książka do mnie przyszła. Myślę zresztą, że jest to taki tytuł, który będzie bardzo popularny na BookTubie, więc no pewnie jeszcze będzie Wam wyskakiwał z lodówki. I ostatnia premiera z 11 sierpnia to Przewodnik dla damy po halkach i korsarstwie. Tutaj muszę się posiłkować tytułem, ponieważ jest to spin-off do tej historii, którą kiedyś Wam tutaj przedstawiałam na moim kanale, czyli do... Widzicie, właśnie dlatego muszę się posiłkować tytułem tej książki, ponieważ z tytułem tamtej zawsze mam problem. Przewodnik dla dżentelmena o występku i cnocie, coś takiego. To właśnie taki spin-off, nawet nie druga część i z tego co widzę, to tutaj główną bohaterką będzie Felicity. Ja tej książki nie planuję czytać, ponieważ no, tak nie do końca podobała mi się ta pierwsza część, to znaczy ten Przewodnik dla dżentelmenów. Natomiast była to taka bardzo rozrywkowa, bardzo lekka, bardzo przyjemna, momentami zabawna historia, także wiem, że wiele osób tą książkę bardzo polubiło, dlatego daję Wam znać, że wychodzi właśnie historia Felicity, tym bardziej, że Felicity to według mnie była najlepsza bohaterka poprzedniego tomu, także bardzo się cieszę, że dostała swoją własną książkę i swoją własną historię, bo to jest taka naprawdę bardzo silna bohaterka, która wie, czego chce od życia, która nie boi się walczyć o swoje. Tutaj mamy akcję rozgrywającą się w XVIII wieku, natomiast Felicity to jest bohaterka, która chce zostać lekarką, ale oczywiście ze względu na to, że jest to XVIII wiek i ze względu na to, że ona jest kobietą, napotyka na swojej drodze wiele przeciwności i będzie walczyć właśnie o to marzenie zostania lekarką, także no, brzmi to naprawdę bardzo ciekawie i nie wiem, być może kiedyś, kiedy będę miała ochotę na taką książkę, się na nią skuszę, ale na razie nie mam jej w planach, natomiast daję Wam znać, bo wiem, że wiele osób lubi właśnie Przewodnik dla dżentelmenów, a wydaje mi się, że ta książka ze względu na główną bohaterkę może być nawet lepsza. Okej, i przechodzimy do września, czyli do ostatniego miesiąca w tym kwartale i tutaj przede wszystkim 15 września będzie miała premierę najnowsza książka Kuby Małeckiego, czyli Święto Ognia. Tutaj już mamy opis, ponieważ kiedy ostatnio Wam o tej książce mówiłam przy okazji chyba Mid-Year Freakout Book Tag, to jeszcze tak naprawdę niewiele było wiadomo o tej książce, natomiast w tym momencie jest już dostępny opis tej książki i tutaj z opisu wiemy, że będzie to taka kameralna historia o tacie, o Lucji, o Nastce, o jakichś niespełnionych marzeniach, o jakichś traumach z przeszłości. Mamy tutaj też taki dopisek, że Święto Ognia to kameralna opowieść o przekraczaniu granic i cenie, jaką trzeba za to zapłacić, o zachłanności życia i konfrontacji z niemożliwym. No, Kuba Małecki to jest po prostu, wiecie, znak jakości sam w sobie, tak więc tutaj nie mam wątpliwości, że po tą książkę sięgnę i że będę nią prawdopodobnie zachwycona, bo no jeszcze się nie zdarzyło, żeby książka tego autora mnie rozczarowała jakoś bardzo. Także to jest jedna z takich premier, na które też bardzo, bardzo mocno czekam i na pewno będę ją czytać. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o wrzesień, to 20 września również będzie miała premierę najnowsza książka Edwarda Lewisa, czyli autora Historii Przemocy oraz Końca z Edim. Tym razem również polski czytelnik dostanie taką autobiograficzną historię pod tytułem Kto zabił mojego ojca? No i tak jak właśnie wskazuje tytuł, będzie to historia o ojcu autora. Jeżeli czytaliście Koniec z Edim, to wiecie, że właśnie autor Edward Lewis jest osobą homoseksualną i w związku z tym w dzieciństwie ze strony swojego ojca doznał wiele krzywd. Był po prostu nieakceptowany przez swoją rodzinę, ale również przez tą malutką społeczność gdzieś na południu Francji, w której się wychował. I właśnie to odcisnęło na nim dosyć duże piętno, ale teraz po latach, kiedy jego ojciec stoi u progu śmierci, postanawia do niego wrócić, postanawia, nie wiem, czy jest to taka właśnie próba pojednania, próba porozumienia się w tych ostatnich chwilach życia jego ojca. Ma to być bardzo emocjonalna i poruszająca opowieść i nie mam wątpliwości, że taka będzie, bo tak jak mówię, czytałam właśnie już inną książkę Edwarda Lewisa, czyli Koniec z Edim i to zdecydowanie była bardzo poruszająca opowieść, także nie mam wątpliwości, że i ta taka będzie. No i tutaj przeczytam Wam tylko dosłownie początek opisu tej książki. Powrót do domu, do szarego, brzydkiego miasta dzieciństwa i odwiedziny u potwornie schorowanego ojca stają się dla Edwarda Lewisa punktem wyjścia do napisania przejmującej opowieści o swoim ojcu i rodzinie. Ta kombinacja czułości, miłości, wybaczenia i wołania o solidarność oraz gniewu i niezgody na nierówność i pogardę sprawia, że książka głęboko porusza i zapada czytelnikowi w pamięć. Także to również jest taka książka, na którą bardzo czekam i którą na pewno będę czytać. Przede mną jeszcze Historia przemocy tego autora i chyba muszę się za nią szybko zabrać, żeby zdążyć właśnie przed premierą książki Kto zabił mojego ojca.
I ostatnia już premiera, którą na dzisiaj Wam przygotowałam z 29 września, to biografia Susan Sontag, wydawana nakładem wydawnictwa Agora, a będzie to książka Sontag, życie i twórczość. Jest to książka, która w 2020 roku zdobyła nagrodę Pulitzera i jest to opowieść oczywiście o Susan Sontag, jest to jej biograficzna historia, do napisania której autor wykorzystał, tak jak tutaj jest napisane, setki różnych wywiadów, które przeprowadzał oraz no, do tej pory zamknięte dla świata zewnętrznego jakieś rodzinne archiwa. Tak więc będzie to, myślę, taka pogłębiona biografia Susan Sontag, natomiast ta książka wydaje mi się ciekawa w tym kontekście, że ja w tym roku czytałam takie wspomnienie o Susan Sontag napisane przez Sigrid Nunes, Sempre Susan. I tamta książka to było właśnie takie wspomnienie, takie migawki z życia Susan Sontag, szczególnie takie bardzo osobiste dla autorki, czyli dla Sigrid Nunes, która była partnerką jej syna i mieszkała przez jakiś czas z Sontag. Natomiast właśnie tamta książka może być takim uzupełnieniem do pełnowymiarowej biografii. Także bardzo się cieszę, że już niebawem polski czytelnik dostanie właśnie taką pełną biografię Susan Sontag w swoje ręce i myślę, że również będę tą książką zainteresowana. Nie wiem, czy przeczytam ją tuż po premierze, pewnie trochę będę musiała odczekać na swoją kolej, ale na pewno będę ją miała z tyłu głowy i będę tą książką zainteresowana. To by było na tyle, jeżeli chodzi o premiery i zapowiedzi, które przygotowałam na trzeci kwartał 2021 roku. Został nam już tylko jeden, jak ten czas szybko leci. Dajcie koniecznie znać, czy czekacie na którąś z tych książek, które tutaj przedstawiłam, albo czy czekacie na jakieś inne książki, które niebawem wychodzą, a ja o nich tutaj nie wspomniałam, bo być może o nich nie słyszałam, a również będę nimi zainteresowana. A jeżeli nie ja, to może ktoś, kto przeczyta komentarze, właśnie się ucieszy, że natknie się na jakąś książkę, którą polecicie. Także zachęcam do komentowania. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!